Guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Von dieser Seite das Tagebuch von zootechnischer Stimme bei Ihnen zu Hause und der Kuhstall. Lassen Sie uns zu Beginn dieser Episode zum Mittelalter übergehen, im malerischen Tal der Simme, im Schweizer Kanton Brunn. Omówiliśmy tą sprawę mięsności. Przejdźmy do mleczności. Mleczność, tak jak powiedziałem, nie odbiega aż tak znacząco, ta mleczność praktyczna, od Holsztyna Fryza, pod warunkiem, że Simmental dostanie odpowiednie papu. Co rozumiem przez odpowiednie papu? Jeśli ktoś kupuje Simmentala z myślą o Bieszczadzkiej Łące, bardzo pięknej łące, gdzie latają motylki, śpiewają ptaszki, a rolnik z Warszawy kasuje za jedno wykoszenie i ochronę drozda czy innego bażanta czy warana kasę, na co idą głównie dopłaty moim zdaniem, to tak, można utrzymywać w tym systemie bydło simmentalskie, ale zapomnijmy o a. przyrostach, b. mleku. Bydło simmentalskie będzie się nam doiło fajnie, jeśli fajnie dostanie jeść, jeśli młodzież zostanie prawidłowo odchowana. To są warunki bezwzględne. Dlatego taką popularnością cieszy się na przykład import jałówek z Austrii, z Niemiec, ze Szwajcarii, gdzie kupujemy tak naprawdę towar ze średniej półki. Oni też sobie nie pozwolą na wypuszczenie światowego towaru, żeby o nich jakaś tam zła opinia krążyła. Natomiast te sztuki trafiając do Polski jest wow! Jakie to bydło fajnie wyrośnięte, jak to bydło fajnie się doi, a ile to potrafi zeżreć suchej masy TMR-u. Wszystko fajnie, tylko w Polsce moglibyśmy robić to samo, gdybyśmy prawidłowo odchowywali młodzież. Leży to i kwiczy w całym kraju, dlatego zarabiają na tym koledzy z Austrii, dlatego zarabiają koledzy ze Szwajcarii, dlatego zarabiają koledzy z Niemiec. Polacy stwierdzili, że są na tyle bogaci, że ich nie potrzebują. Stać ich kupić, jak to się mówi, kto bogatemu zabroni. Mleko Simmentala ma dość specyficzny skład. Nie jest to mleko takie jak w przypadku Jerseya, gdzie mamy skrajnie wysoki poziom tłuszczu i średni poziom białka. Owszem, jest ma tendencję do bycia odrobinę tłustszym niż w przypadku Holsztyna Fryza, ale z mojej praktyki wynika to raczej z bardziej ekstensywnego typu żywienia, większej ilości pasz włóknistych, przez co automatycznie poziom tłuszczu jest wyższy. Przy czym Simmental ma taką bardzo ciekawą cechę. Mianowicie, jeśli urwiemy skrajnie papu HF-owi, no to on dostanie różnych problemów metabolicznych. No i skończy się to z reguły koniecznością jego wykasowania ze stada, ponieważ będzie miał zaburzenia metaboliczne, będzie miał problemy z wymieniem, będzie miał problemy z zacieleniem. W przypadku Sima przede wszystkim nastąpi urwanie mleka. Simmental jest to bydło, które, powiedzmy sobie, myśli o sobie w pierwszej kolejności i skoro stwierdza, że ten pan Iksiński, zamiast ładować mu do koryta, to opowiada bajki o szczęśliwej krowie ekologii, to ta krowa, owszem, będzie szczęśliwa. Ale pan Iksiński zobaczy tyle mleka, co Rosjanie złotego medalu po skoku Kozakiewicza w Moskwie. Czyli dokładnie tyle. Ale część osób to po prostu odpowiada. Twierdzą, że nie muszą mieć Bóg wie jakiej wydajności, i dlatego decydują się na Sima. Czy Sim jest słabo wydajny? Nie. Oni go po prostu żywią bardzo słabo. Czy Sim ma coś przeciwko? Nie. Po prostu nie daje im mleka.
tyle i aż tyle. Natomiast myślenie o Simmentalu w Polsce się zmienia. Zaczyna to być rasa modna i modę na tą rasę przepraszam. Modę na tą rasę rozpowszechniają dwie mleczarnie. Jedna jest nasza, polska, mówię tutaj o Spomleku, czyli o mleczarni spółdzielczej z Radzynia Podlaskiego, która nastawiła się na produkcję serów dojrzewających, twardych serów z górnej półki. Z jednej strony jest to najbardziej opłacalny dział produkcji serowarskiej, z drugiej strony jest to dział produkcji, który najmocniej zamraża pieniądze. Bo trzeba kupić bardzo dobre mleko, bardzo dobrej jakości, wyprodukować dość trudny w produkcji produkt, który nie zawsze wyjdzie, odpowiednio długo, czyli tam pół roku, 7, 9, 12 i więcej miesięcy go w odpowiednich warunkach przechowywać, się nim opiekować i dopiero można coś sprzedawać. Taki system działa w Szwajcarii, gdzie rolnicy oprócz normalnej kasy za mleko co jakiś czas dostają dywidendę ze sprzedaży serów. Istnieją banki serów i ser jest traktowany jako lokata kapitału. I akurat bydło simmentalskie ma taką swoją unikalną cechę. Nie całe bydło, część tego bydła. W skrócie nazwijmy sobie, że jest to gen kazeinowy. O co chodzi? Kiedy produkujemy ser z mleka, najbardziej interesującą nas frakcją, czyli tym, co odpowiada za powstanie skrzepu, jest kazeina. Poziomem kazeiny w mleku krowim możemy sterować, ponieważ jest on na sztywno powiązany z poziomem białka w mleku. I powiedzmy sobie, każdy średnio rozgarnięty żywieniowiec może podnieść odrobinę kazeinę, podnosząc białko w mleku poprzez bardziej intensywne żywienie, no tak oscylując na granicy zakwaszenia krowy, ale można w ten sposób fajnie sobie posterować składem mleka, tym samym jego ceną w mleczarni. W przypadku Simmentala mamy znacząco większy udział kazeiny w łącznej sumie białek mleka. Co się z tym wiąże? No taki prosty przykład, jeśli powiedzmy potrzebujemy na wytworzenie 1 kg sera 11-12 litrów mleka od wysoko wydajnego holsztynofryza, to jest bardzo prawdopodobne, że od dobrze żywionego Simmentala skończymy na 8-9 litrach. A aż takiej różnicy w cenie dla rolnika nie musimy płacić, patrząc z punktu mleczarni. Natomiast rolnik, jeśli ta kazeina jest uczciwie rozliczana, rzeczywiście może zarobić trochę bądź dużo więcej. Drugim podmiotem na terenie Polski, który wspiera jak gdyby Simmentala, jest niemiecki koncern Zott, który współpracuje też z osobami bydła simmentalskiego w Bawarii. Zott jest zainteresowany głównie mlekiem o jak najniższym poziomie komórek somatycznych, a w związku z taką prymitywną, zdrową budową, ze zdrowym zachowaniem bydło simmentalskie generalnie ma na tyle niższy poziom komórek somatycznych w stosunku do HFA, że opłaca się Zottowi w jakiś sposób inwestować, dopłacać do rozpowszechniania bydła simmentalskiego na terenie Polski. No cóż, skoro takie ogólne rzeczy o bydle simmentalskim żeśmy sobie powiedzieli,
W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Państwu, jak wygląda stado bydła simmentalskiego, które doi 12 tysięcy litrów. To może pooglądamy sobie, jak wygląda dobra hodowla sima w warunkach polskich. Tutaj moi znajomi z gospodarstwa w Beskidzie Niskim zgodzili się opowiedzieć parę słów. Pojawi się tam lekka kryptoreklama, tak jednej z firm genetycznych, jak i mojej skromnej osoby. No i miło mi, że ktoś o mnie ma aż tak dobre mniemanie. Moja próżność została połechtana, o tak to nazwę. Co warto wiedzieć o pierwszym z tych gospodarstw? Gospodarstwo ma bardzo dobrą genetykę. W znacznym stopniu bazują na polskiej genetyce, na polskim programie hodowlanym Simmentala. No, polski program bazuje z kolei na programie niemieckim, ale troszeczkę tak jak gdyby bardziej stara się być dopasowanym do polskich realiów i warunków. Głównie dlatego, że w Polsce ciągle obowiązuje wycena fizyczna po córkach dla Simmentala. Nie ma wyceny genomowej, tak jak jest to już u Holsztyn-Fryza. W Niemczech już od dawna przecież jest ocena genomowa, która pozwala te prace hodowlane znacznie przyspieszyć. Stado na dzień liczące około 60 sztuk dojnych. Stado bazuje prawie tylko i wyłącznie na trawie. Przy czym z tą bazą paszową w tym gospodarstwie są problemy. Raz z powodu pogody, dwa z powodu suszy, trzy jest to tak zwane gospodarstwo na dorobku, gdzie po prostu jest bardzo słaby park maszynowy i rolnicy, mimo że stają na rękach i nogach, no pewnej złośliwości rzeczy martwych w postaci psujących się maszyn, nie są w stanie przeskoczyć, a ponieważ zainwestowali dość sporo w sensowne żywienie, w sensowną genetykę, w nową oborę i podnieśli bardzo, bardzo mocno, no w zasadzie podwoili w ciągu kilku lat wydajność w swoim stadzie. W związku z czym równo i socjalistycznie zostali ukarani karą za przekroczenie kwoty mlecznej. No i dlatego nie stać ich między innymi na sprzęt, który umożliwiłby im terminowy zbiór całości zielonych. Ale krok po kroku w gospodarstwie jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Tak więc zapraszam do pierwszej obory i posłuchajmy, co mają nam tam do powiedzenia. Znajdujemy się w miejscowości Korczyna, w gospodarstwie pana Daniela Brysia. Jest z nami jego mama. Jak dawno temu przekazała pani gospodarstwo synowi? W 2011 roku. Jak duże było to wówczas gospodarstwo? To wtedy wówczas było ile? Ponad 35 sztuk. I jaka wydajność? No, była ponad 4,5 tysiąca. Także dzisiaj mija 8 lat. Tak. Jak na dzień dzisiejszy wygląda stado? No, na dzisiaj jestem zadowolona, bo to stado idzie do przodu. Genetyka się poprawiła, wydajność. No, dzięki jeszcze współpracy z panem Piotrem Zarębą, który współpracujemy 7 lat. No. Ile sztuk liczy stado obecnie? 59 sztuk. O jakiej wydajności? Wydajność by była 7251. W tamtego roku przez okres, gdy wyszły na pastwisko, było chwilowe takie załamanie, spadły
na 6800, ale teraz w dalszym ciągu krowy się pną do przodu i jestem zadowolona, bo które pierwiastki się wycielają, nawet i po buchajach testowych, tak samo jestem zadowolona, bo się dosyć zbliżają z wysokimi kilogramami, jest nawet i po 30-32 kilogramy po sztuki dziennie. Niech mi Pani powie taką rzecz, bo gospodarstwo znane jest z bardzo restrykcyjnego podejścia do genetyki. Tutaj krąży taka opinia, że jest to gospodarstwo numer jeden, jeśli chodzi o genetykę Simmentala na terenie Beskidu. Czym się Pani kieruje, dobierając buchaje do stada? No to jest dużo zaufania do firmy NCB Krasno i współpracę z panem Papisem, który już około 25 lat współpracujemy z nim. No i każdego roku stado, ten dobór widzę, jałówek, pierwiastek się poprawia. Czy zauważa Pani jakieś różnice w wydajności sztuk, którymi ojcowie byli buchajami testowymi, a typowymi buchajami już ze sprzedaży? Czy jeśli są dobrze dobrane, buchaje testowe też dają ładne potomstwo? Z buchaj testowych jestem zadowolona, bo nie widzę różnicy między niemieckimi i testowanie buchaj w moim gospodarstwie będzie nadal, bo gdy buchaje po buchajach testowych wyjeżdżamy na wystawy czy coś, to wszystkie krowy po buchajach testowych osiągają czempiony. Także w dalszym ciągu będzie moje gospodarstwo szło w puli testów. Żebyśmy mieli taką jasność, o jakim poziomie genetyki mówimy, na 50 kilka sztuk stada podstawowego, ile w tej chwili jest matek byków? Matek byków było przedtem 5, teraz jest oznaczone 4 sztuki literką K. Czyli można powiedzieć, że jeśli dobrze pójdzie, to będzie to 9 matek buchaj i w stadzie 50 paru sztuk. Dobrze, dziękuję ślicznie za te ciepłe słowa. Ja dziękuję również za współpracę z panem Zarębą. Znajdujemy się w miejscowości Korczyna w gospodarstwie pana Daniela Brysia, jednym z najbardziej znanych wysokiej jakości materiału hodowlanego rasy simmentalskiej. Daniel, o czym trzeba pamiętać, decydując się na bydło z typu simmentalskiego? Na pewno trzeba pamiętać o dobrym okresie zasuszania, no ponieważ jak wiadomo, sim jest trochę podatniejszy na zapasanie, nie? Żeby odpowiednio go zasuszyć, żeby potem nie było problemów z ketozami, nie? A później z kwasicami. No ale jeżeli po prostu się to dopilnuje i ten, no to na simie idzie fajnie tam ekonomicznie zarobić, to byłoby, jest to rasa, jak to się mówi, ogólnoużytkowa. No, widać po prostu po moim gospodarstwie, że jak się dopilnuje żywienia, no to po prostu jest to fajna rasa, nie? Co by jeszcze można dodać? No, na pewno dobry dobór buchaj pod względem genetyki, no swoje też robi, no bo wiadomo, samo mleko nie popłynie, nie? No i wiadomo, no pasza, no tak samo musi być w miarę dobrze zbilansowana, bo no, mówi się, że no Sima się inaczej traktuje jak KF, no ale też już przy wysokiej produkcji, no jednakowoż trzeba też zadbać o paszę. Daniel, w jaki sposób odchowujesz cielęta? Znaczy, no do pierwszych 12 tygodni, no było wiadomo, pierwsze idzie mleko od krowy, nienaturalne,
No i mocne żywienie praktycznie tak wysokowydajna krowa, nie? To musi być dobrze skoncentrowane, no bo potem no niestety, no chcąc mieć dobrą krowę, trzeba dobrze odchować to ciele. No i potem można powiedzieć, pierwiastki są no, wyrównane względem krów, nie? Także po prostu no, na tym okresie trzeba dość konkretnie to odchować. No w późniejszym dopiero czasie to żywienie to takie trochę słabsze stosować, żeby się tam nie otuczały, ale to już dopiero powyżej roku. Nie? Mógłbyś pokazać, które sztuki to są pierwiastki? Ta jest pierwiastka, no a tu jest już krowa, nie? I to jest już krowa, także nic się nie różni. Praktycznie można przykładać deskę i są równomierne.